Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Tak tylko trzeba dobrze. Wow, dzieje się. Pierwsza część właśnie ustawienia kamer i wyłączenie i w ogóle zastanawiam się, jak wam to pokazać bardziej ciekawie i przestrzennie. Więc no jest, trochę posprzątam. Więc dziękuję wam za te wszystkie komentarze. Powiem, może już powtarzam się, ale w szoku jestem. Jest dużo pytań. Jest dużo pytań od młodych ludzi, więc też zrobię na filmik krótsze, jakby w głębiej wchodzące w początki modelowania, więc na pewno to będzie gdzieś dokładniej opisane, jeszcze bardziej jak zaczynamy. Więc to mamy w tej chwili taką przerwę między pierwszą częścią a drugą. Tak technicznie wyszło. Wybaczcie mi, na pewno gdzieś tam robię różne tak rzeczy, więc staram się to wszystko połączyć. Film w tej chwili może być dłuższy, więc na pewno będzie opisany. Jestem po pracy, więc wybaczcie, też mogę się zacinać. Zapalę sobie świeczuszkę moją ukochaną. Żoneczki. O, dobra, mamy to, odkładam, mamy klej, pęsetki, na koniec, jak już mówię, to mam zrobioną do szyby przedniej, tak, tu mamy zrobioną folijkę, znalazłem jakąś, ona jest, chyba wszystko widać. Już, dobra, pokaz. Więc następna część. No, montuję. Przy okazji, jakie macie, to jest moje pytanie, jakie macie metody, pomysły na klejenie na przykład folii z papierem Budapren, kropelka, cyjanopan, tak? Może jakiś inny klej znaleźliście? Jestem ciekaw. Myślę, że inni też mogą być ciekawi, bo akcja szybki i kabiny przezroczyste może być dobrym tematem i wiele osób by chciało może dowiedzieć się, jakie kto ma techniki. Ok. Skończyliśmy ten element. Ja już to powoli łączę, bo tutaj już kabinę zrobiłem, więc będę się szykował do zrobienia skrzydeł, tak, mam już zrobione wręgi sklejone, ok, skrzydła główne, tak, w środku opisałem, ok, to jest od tylniego, też zrobimy, ja tylko trochę się ogarnę, bo z pracy niedawno wróciłem, a i chciałem czekać, ponieważ są pytania, więc i kiedy, i jak. Dobra. Skupimy się na skrzydłach. Bo myślę, że to będzie tak, jak było rolowane. Będę musiał tutaj wymyślać, jak tutaj, w którym miejscu znaleźć się z złączeniem. Ale to już pozobaczymy, jak wyjdzie. Trochę tutaj. Pomysł to jest tył. Tu będzie tył. O, w ten sposób. Też dokleimy. Będzie ogon. Żeby nam się te części nie pogubiły. Tu mam moje wykałaczki. Nożyczki. Dobrze. Muszę trochę się ogarnąć tutaj. Przepraszam was bardzo. No, ok. No i co? Potrzebujemy kleić z tym okulary. Ciężko jest czasem po 12 godzinach pracy jeszcze się skupić. Kleimy. Potrzebujemy tutaj retusz krawędzi, mam zrobiony. Trochę tutaj popracowałem nad wygięciem końcówek natarcia i trzeba by to zmontować, skleić, tak?
Pomysł mój jest taki, że wezmę sobie kartonik, ponieważ na tarcie tu mamy. Nie podoba mi się tu, jakbym muszę jakoś to wykoncypować. Tu jakiś element mam. Skrzydła i tu potrzebuję połączyć. Zaczniemy łączyć. Mój pomysł jest taki, jak zawsze wesprę się jakimś kartonikiem. Ten kartonik jest słaby. Zobaczmy. Białą kartkę. Zrobimy białą kartkę. Jak zawsze przypominam, zabawa. Zabawa trwa. Cieszy mnie, naprawdę cieszy mnie, że młodzi ludzie i to ze szkół są ciekawi, jak zacząć modelować. Nożyk. Ten nożyk może być. Linijkę stalową. Dobra, już jest ok. Wezmę linijkę stalową. Na macie samogojącej przycinam pasek. Na razie sobie odłożę. To jest wszystko technicznie. W tej chwili ten model to jest jakby też taki techniczny. Nie skupiamy się obecnie na tworzeniu supermodelu, tak? Tylko chodzi bardziej początek pracy z modelem, w ogóle pierwszy raz, albo przypomnienie sobie. To. I na tym się skupiam w tej chwili. Dlatego możecie mieć różne pomysły, dlaczego robię tak, albo inaczej. Nie wiem, czy ja mikrofon włączyłem. Czyli patrz. Mikrofon dopiero teraz włączyłem. No, przepraszam Was. Szybko chciałem, ale myślę, że wezmę dźwięk z innych telefonów. Ok, tu sobie tworzę paski. Tak, tworzę paski, żebym sobie później pomógł z podklejaniem tych elementów skrzydła. A już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Dobra. Wymyśliłem sobie taki patent. Cyk, dobra. Myślę, że mi tyle wystarczy. Na razie. Mam paski. Te paski sobie wymyśliłem, że na pół centymetra szerokie. I sobie zobaczymy. Ten też wezmę sobie pasek. Tak. Stworzę sobie tak. Okay. Wezmę swoje japońskie i zrobię sobie kilka trochę mniejszych, bo też mi się przydadzą takie. Dobra. Mam skrzydło, które muszę tu sobie podoklejać. Pomyśliłem sobie, żeby mi to tutaj wyszło. Dlatego, że na rantach będę miał problem, żeby dobrze dokleić, żeby to mi się później nie rozklejało, jak będę coś robił. Poza tym to wtedy zagniata się jakoś tak. No tak sobie wymyśliłem, że to sobie usztywnię. Może macie na to pomysły. Każdy dobry pomysł jest na wagę. Wymyśliłem sobie teraz pęsetkę. Nawet ołóweczek sobie wezmę. Jakąś linię zrobię sobie wewnętrzną. Sobie tutaj zrobię tak. O.
Teraz sobie pomyślałem tak. Może to być żmudna sprawa, ponieważ jak ja sobie tutaj pozaginam, a pomyślałem sobie, że tak sobie pozaginam, poprzyklejam sobie tu w takiej odległości. Sobie wezmę tu. No, może wam się bał, nie? Co sobie wymyślił, co? Nie z tej strony, bo potrzebuję z tej strony. O, też muszę brać pod uwagę, żeby się nie powtarzać. Widzicie, to jest robota dla praworęcznego. A leworęczny sobie tak gęsto wzmocnię klejenie. Muszę jakoś to... O. Dobra. Nigdy nie oszczędzam sobie kleju życia. Tak sobie wymyśliłem. O, tutaj będzie na zakrętach. No trochę. Więcej. No zobaczmy. Sobie wzmacniam. Wzmacniam sprawę. O, podziękowania. Powiem wam, że dzisiaj dostałem prezent. Dostałem modele kartonowe. Powiem wam, że życie przynosi różne rzeczy i od pana dostałem modele, ponieważ przeszedł na kolejnictwo i mówi, że tak ja zrozumiałem, ale w dobre ręce przyszły. A to dobre ręce. Cieszę się, bo powiem wam, po prostu razem skleimy te modele. Przyszło ich chyba z 10. Są to okręty wojenne. A ostatnio też chłopak pisał, że bardzo by chciał modelować. I interesują go okręty wojenne. Więc powiem wam, zbieg totalny, nie wiem, wyższej siły, mocy. Bo mamy materiał i to są modele też takie, można powiedzieć, dla początkujących. Nie za dużo skomplikowane, bo i skala nie pozwala. JSC firma. Już oglądałem te modele, bo jak to odebrać i nie sprawdzić. No mówię wam, moc. Naprawdę dziękuję wam za to, że po prostu takie rzeczy mnie spotykają. Dobre, dobre. Nawet nie wiecie, ale może i wiecie, bo myślę, że każdy jest tylko człowiekiem, że dobre słowa, docenienie, że ktoś coś robi, w ogóle powoduje, że no, mamy ochotę wstać. Ale też myślę, że coś nas zawsze przyciąga. Z założenia jestem osobą, która życzy ludziom jak najlepiej. Ponieważ rodzimy się. O, i tak sobie wkleję. Tutaj sztuczka za sztuką. Sztuczka. Żyjemy w świecie, gdzie tak naprawdę w pojedynkę to zawsze było, wiadomo. Wiele nie zbudujemy, tak? Ale myślę, że ten łańcuszek dobrego słowa i pomocy nawzajem
Tu nie mowa jest o tym, żeby tu gdzieś komuś naprawdę budować wszystko od początku do końca, ale myślę, że jesteśmy w większości w zgodzie z tym, że dobre słowo, jakieś gdzieś informacja komuś, coś ktoś robi, ktoś jest w porządku, ten człowiek, tak? Bo to jeżeli kogoś polecamy albo komuś coś darujemy, to znaczy jakieś tworzymy zaufanie, tak? O, myślę, że tu jak zrobię, to będzie git. Tutaj chodzi, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Albo już wiecie. Bo mógłbym taką taśmę i ją doszlifować, tak? Taki tutaj dać i podszlifować i przykleić, tak? Jakby pogrubić kartonikiem, tak? Taki paski dać. Tylko poszlifować, nie? A ja sobie tu wymyśliłem trochę inną metodę. Zaraz powinno wysunąć, bo dość mamy tutaj ciepło. Tak, rządek za rządkiem. Bo tą metodę można, tą metodę nawet można wklejać. Tu mamy krant, a czasem jest tak, że nie możemy wykorzystać. Zobaczycie, przy różnych budowach modeli nie ma tej wręgi grubej. Będą ząbki. Na przykład, tak? Też nie chciałbym, żeby to trwało za długo, bo wiem, że każdy może się też znudzić. Chociaż mi taki model. To samo to dłubanina, tak? Moja mama robiła takie czasy, że się rękawiczki robiło na drutach. Dobrze. Tu niech sobie schnie. Później w sobie dokleimy. A teraz robimy drugi element. Dół. Mamy ten dół. Też mówię, tutaj sobie jakoś tak zrobimy. To jest taka linia pomocnicza, nie? Żeby chociaż wiedział. Oj. Chociaż wiedział, gdzie to mi sięga. Teraz w tą stronę. Tak. O, teraz będzie lepiej, wygodniej. Będę miał w tą stronę. Okej. I trochę sobie odszedłem, tak, od krawędzi. Krawędź też skleję, ale jakby chcę wzmocnić sobie. To tak mówię, tak sobie wymyśliłem. Wymyśliłem. Ja później to spłaszczę i będziemy wiadomo mieli. Tym bardziej ta kartka jest, nie jest kartonikiem do końca. Wow. Może wezmę sobie tutaj na pół. Dobra. Maluśka, maluśka, maluśka. Dobra, już niedługo święta. Powiem wam. Ja już. Córka mnie pyta: tato, a co ci kupić pod choinkę? Ja mówię: dla mnie są tylko dwie rzeczy potrzebne: skarpetki i modele. Chociaż już zbiera się ich trochę od lat, ale nigdy za mało. O, cyk.
Dobra. No i co? Potrzebuję jeszcze jakieś trochę. Dobra. Już teraz to mi powinno wystarczyć. Już zaraz będziemy tamtą stronę kleić. Retusz mamy. Retusz zrobiony farbami plakatowymi. Już sobie dojedziemy sobie z tą pomocą. To jest pomoc nasza. Cyk. Też tak trzeba czytać instrukcję, ale czasem takie coś potrzeba. Sprawdzić się. Po prostu sprawdzić się, czy nie bać się pomysłów. To są nasze pomysły. To, że ja wam pokazuję takie. Ktoś może powiedzieć, co on wymyśla. No tak, ale kurczę, jak nie sprawdzę, to nie wiem. Zawsze trzeba się podejść. To, że ktoś mówi, to też trzeba sprawdzić. Palce. O, lecimy do końca, do końca, do końca. Nie dają się. Coś tam zawsze fajnego wyjdzie. No i co? Tutaj na dole, jak to idzie, to pod skrzydło. Dobra, tu na końcu jeszcze dam. Jeszcze na końcu. Dobra. Ok, i jeszcze może jeden tu pod koniec sobie zrobimy. O, dobra. Wyszło, wyszło. Dobra. Tu sobie gdzieś do kosza pójdzie. No i co? Dobra. To mamy. To nam schnie jeszcze. Teraz jak nam schnie, niech tam trochę się przeschnie. Zaraz będziemy, no potrzebujemy ogon. Co tam powie nam ogon? Trzeba się sprężać, tak? 13 BL. Sprawdzimy. Ok. Co nam powie ogon? No, gdzieś tam posiałem. 13 BL. Mamy. Jak już mówię, mamy tą ramkę. Mamy zrobione. I tak naprawdę mamy w ten sposób. A dokładnie tak mamy. No, okay. I mamy tak. Prawda? Teraz mamy tył. Skrzydło. 13 BL. 13 BL. Ok. To na łączenie łapie. 13 L. I górny. No dobra, trzeba wycinać, jak się nie wytnie, dobra, 13 BL, jedno, mamy jedno, tutaj mamy drugie, zobaczcie, już coraz mniej części, żeby nie inne obowiązki, to by człowiek siedział i by kleił, to mamy to, teraz tak, 13, 12B, a 12B, no ok,
12B to jest tu. 12B, bo najpierw idzie tu, później to za zapięcie. A tu niebieski jakiś jest. Ogon. Znaczy się, będziemy mieli wykończenie, to będzie tył. Dobrze. Dobra. To jest na później. Na później. No ok. Mamy na później. To też jest na później. 19A. Żebym nie skłamał, to chyba do wirnika. Dobrze. Tak wycinam, żebym zawsze miał numer. Bo różnie bywa. O, tutaj gdzieś odłożę coś tam, coś tam. Dobra. To moją małą linijeczką. Mam małą linijeczkę. Powiem wam różne małe linijeczki. Na przykład to jest też ciekawe. To jest kątomierz. Jak widzicie, firma jest. Nie wiem, czy jeszcze istnieje. Nie jestem w temacie, ale mogę sobie tu linię prostą. Nie jest do końca linia prosta. Dlatego sobie tutaj pójdę w ten sposób. Jest zaokrąglona. No to tu jest linia prosta i dobrze by było prosto przycięte. To estetycznie by wyglądało. Ok. Mogę to odłożyć. Tu też nadmiar. Tutaj zrobimy tak. Powiem wam, że z tymi kamerami cały czas nie mam pewności do końca. Ustawiłem, ale nie wiem, czy jest dobrze. Telefony, telefony. Mam stare telefony, ale no to wygląda, że jeszcze swoje przeżyją. 13L. 13L. Ok, zrobimy tu. Ok. Dzisiaj długi dzień był w pracy. Tu trzeba będzie retusz zaraz strzelić. To jest 13L. Ołóweczek. U, jest coś, ból mi się szyje. Ołóweczek mam. 13L. Dobra, to jest statecznik poziomy. Tego. No. Ja jestem przyzwyczajony do nożyka, więc mam tak. Możecie to ciąć. Nożyczkami, tak? Spokojnie sobie tniesz. Myślisz o jakichś fajnych rzeczach. Ja to jak sobie wtnę, to nie ukrywam. Zastanawiam się to, że która część i jak, ale też myśl przychodzi. Wow, co następny, jaki następny model, tak? Już mówię. No i ostrze pierdyknęło. Już muszę wymienić, bo mnie źle tnie. Mam jakieś ostrze tu? Wszystkie połamałem czubki. Huk. Mam tu. A że mam tu. O. Ten uchwyt jest niezły. Powiem, to jest taka chińszczyzna jakaś. Ale no co jest? To już gwint zepsuł się.
Rozkręciłem go tu. Patrz. Może ten. O. No, okej. Okay. Ostrze, to jest ostrzek, jest dobry. Okej. Okay. Dobra, robimy stateczniki. Tutaj sobie trochę trzeba będzie wyprofilować. No ale statecznik jest tutaj. Mamy następny stateczny. To były, to jest 3L, a to jest 13L, a to 13P. Teraz pionowy stateczny. No niezłe tu patenty będą tu wyginać. No to trzeba było mieć wiedzę. Bo teraz nawet jak budujemy model, widzimy jaka konstrukcja. Całe doświadczenie z modelami, młodym człowiekiem jest się, ale nawet jak ja, starym, to widzę po modelach, po samolotach, czy jakimkolwiek innych pojazdach latających, czy jeżdżących, jak ewoluowało w tych technologiach. Tutaj sobie zrobimy, to jest półkole. Co tu? Narożniku pewnie mi trzyma. Dokładnie. Tu też. Że nie bym budował na jakichś zawodach, ale chciałbym, żebyście w tym cyklu, powiedzmy, Raidena zobaczyli cały, jak to mniej więcej buduje się, jak to trzeba uważać na linię, nie robić zębów. Ponieważ jakby tu dziurę zrobię, to już kurczę, już będzie widać, nie? Ponieważ to nie jest model na zawody, powiedzmy, na wystawy, na te wszystkie spotkania. Tam to co robią chłopaki. Właśnie to jest to, że jak już buduje się, to w innej jakby akcji. Mamy 12. Dobrze pamiętam, 12. 12. Mam jeszcze te boki. Tu jeszcze bok 13BL. Wszystko, co tworzy się super ekstra wygląda. Trzeba przyznać jedną rację. Przeważnie są to godziny gdzieś w zaciszu, w samotności, i żeby był efekt czegokolwiek, czy to będzie angielski, czy to będzie polski, czy to będą mięśnie, przeżywamy my to sami. My wiemy, ile to wysiłku. Ludzie tylko wiedzą ostatnie, a jak ktoś wygrywa, to oni widzą, że to ktoś tylko wygrał. To nie widać tych zakulisowych działań, tak?
nie widać, ile energii trzeba poświęcić, żeby osiągnąć to, co tak naprawdę sami oczekujemy w życiu. Tutaj dobra, 13. Jako człowiek przeżywamy wszystko sami. Nawet śmierć będzie to nasza śmierć. Nikt nie wie wtedy. Nie wie tak do końca, co myślisz, co przeżywasz. Dlatego budowę modeli to jest, tak naprawdę to jesteśmy my. Każdemu życzę, żeby osiągnął coś, co mu daje radość w życiu. Myślę, że każdy zasługuje na radość. 13. 13, ale tylko to jest 13.pl. To jest 13.pl. Ten klej odłożę. 13.pl. Widzicie? Męczenie. Ale się dobrze bawimy. Super. A to jest 13.bp. A, B. B. Dobra, zrobimy już dłużej. BL. Dobra. No. Ale byłoby super, na przykład, jakby tak człowiek pracował. Modelowo. Mógł, kurczę, przyjść wypoczęty, fajnie. Z fajną, z energią taką. Wow. Wyspany. Nie? A kurczę, jakby tak. Marzy mi się. Teraz tak sobie pomyślałem. A może tak by zawodowo uczył. Budować innych, spełniać ich. No dobra. Marzenie. Marzenia mam, marzenia mam. To bajka była taka, moja córka oglądała. To było o dziewczynce z blondynce. Roszpunka. O właśnie. Moja córka lubiła starsza Roszpunkę. I pamiętam, jakoś tam kupiłem jej. Pamiętam do dziś. Płyta była porysowana, DVD, nie to co dzisiaj. I była jakaś scena i zacinało się cały czas, bo Roszpun, Roszpun, i ona słuchała na przykład 20 minut, Roszpun, Roszpun, i bardzo się dobrze bawiła. To było wyzwanie. Powiem wam, sprawdzenie rodzicielstwa. Dzisiaj wspaniała jest. Razem modele robiliśmy, pamiętam. Uczyłem ją wycinania z kartki, narysowania, i to było chyba w czwartej klasie podstawówki. Wycinania siatki, sześcianu, ostro słupa. Tak. Dobra, 16BP było. 13 B P. O, dobra, kochani. My jesteśmy przygotowani. Wow, mamy sporo części. To nam wysuszyło się. Tak. To co, byśmy coś z tym zrobili. A zrobimy tak. Ja tu sobie przegnę. O, poprzeć. Sobie tak złapiemy. Zobaczymy. Panie Wojciechu, szanowni państwo. Okej. Wybaczcie mi, że tyle mówię, ponieważ już siedzę sam i czasem potrzeba jakoś sobie umilić czas.
Tu sobie zagnę. No, to ta krawędź zawsze mi nie pasuje. Okej. Dobra. Jakoś poszło. Pójdzie tak. Tu będzie podklejone tam. Zobaczymy, czy to przyda się w ogóle, czy nie. Chociaż już widzę, że za daleko pojechałem. Kochani. Później się retusz zrobi. Dobra. Nie ma co tam czekać, bać się. Nic się nie stanie, jak będziemy się bać. Mówiła. Albo lepiej coś zepsuć, zastanawiać się, czy jest dobrze. Albo sprawdzać i sprawdzać. Jeszcze będziemy się bali tworzenia, nawet wszystkiego, poznawania dziewczyn albo nowych ludzi. To nigdy nie pozna się tej właściwej osoby, tak? Tych fajnych ludzi. Będą zawsze tacy, którzy nie będą nam, nie będziemy im pasować. Naturalne to jest. Naturalne, że nie wszyscy muszą nas lubić. Ponieważ mogę mieć mój głos irytujący dla kogoś. Klejem. Smaruję klejem. Dobra. Tu jeszcze potrzebuję końcóweczki. Końcóweczki trochę. No dobra, kochani. Tutaj końcóweczki. Teraz tak. Podejdźmy do tego. Potrzebujemy płaszczyzny podłączyć. Sobie tutaj podłączę. Płaszczyzny chcemy prosto. Tutaj nam, żeby nie wystawało to białe. Nie wiem jak wy, ale nie lubię w tych przypadku białego, żeby mi tak tu wystawał. No i teraz już udało mi się to ogarnąć. Teraz mam zagięcie. Teraz sobie zrobię tutaj. Pozwolę sobie trochę tutaj pomazać. Pomazać. Mam klej, który będzie przezroczysty, więc powinno być git. Będzie git, panie. Przykleją się to bardzo. Może powierzchnię teraz. No i to jest ten czas, moment. Wynika z tego, że potrzebuję tutaj. O. No tu patrzę, tam mi się odkleja, wiecie. Zimno w pomieszczeniu. Dlatego mi tak to. No, trzęsanie się z wami, co? Musiał. Papier mi nasiąkł, więc będzie dobrze. A kąt natarcia mnie naprawdę interesuje, żeby był dobry. Więc tu mi końcóweczka dobrze wyginałem.
kawałeczku. Mi się trochę klejmy tutaj. Zróbmy tak. Tu będę musiał. Dobra, skrócę ten moment klejenia. Na filmie. Tu się później podklei, tutaj ten ciubuś. No, chodzi o to, żeby tu mi nie połamać. To było dla mnie ważniejsze, bo jakbym połamał, to już nie lubię tego. Mi tutaj coś się łamało. No i prosta linia zrobiła, nie? Prosta linia była. Żeby tu przyszło. O, nic nie będę naciskał mocno. No i byśmy mieli wtedy. Musimy sobie tu mocno skleić. No i o to mi chodziło. I w środku mi tutaj właśnie trzyma. Nie ma już takich napięć na krawędzi. O to chodzi, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Chodziło mi to, żeby później jak będę tworzył, wyprostowywał, wkładał. Na przykład możemy zobaczyć, jak to by było. O, jak będę tu, bo potrzebuję sobie tutaj jeszcze przelecieć. Na przykład ten ostatni był słaby. Przepraszam, mówię coś tu. Mucha się. Muchy. Muchy. O, teraz tak, jak ja będę tutaj kąt natarcia, muszę tak zrobić kąt natarcia. Kąt natarcia muszę tak to sobie profilować, środek, żebym znalazł. Tu też niepotrzebnie sobie wcisnąłem, ale może być tak, że o, w ten sposób. O, widzicie? No i tam, żeby mi tam coś tam trzymało. Tak, wtedy ja sobie tutaj to tu montuję. No i później zasłonimy. Później będzie element zasłonięcia, tak? Tak, jak już zmontujemy, to będziemy sobie tutaj. Gdzie to zero jest? A, dobra. Robimy coś takiego wtedy. I on mi tutaj tu połączy się z tymi ząbkami. A ja sobie tu wygnę. I coś takiego będzie. Więc tutaj też będę musiał jakoś zrobić, ale na razie skupiam się na. I mam takie. O, tu mam. To jest klej. Klej. Tu będę musiał jeszcze dokleić sobie. To jest klej introligatorski. Wow. Można tracić ten czas, spędzać tutaj. Wszystkie kamery chodzą chyba tak. No i dobra. I co? Teraz mam znów tutaj nową. Tutaj sobie tak. Powyginam. No i lecimy dalej z tematem. Tu mamy. Tu mamy. Sobie dołożę kleju introligatorskiego.
patyczkiem od wykałaczką. Sobie zrobimy tutaj się na sączy. Skrzydło Raidena sobie tutaj montujemy. Na waszych oczach, nie ukrywam, mam świeczuszkę, która to jest, balansuje moją psychikę przy prac w mocach modelarskich. Jak wszyscy wiedzą, czasem trzeba bardzo być opanowanym, żeby w ogóle robić to coś, żeby nie rzucić i powiedzieć ostatni raz, nie, nie wychodzi mi, nie było tak, to miało, źle się przykleiło, klej wystaje, pobrudziłem, krzywo, brudno wyszło, coś palcem machnąłem, nieraz tak miałem. Wszystko już prawie skończony, palec gdzieś coś wsadził, dlatego porządek na... Dobrze mieć porządek. No i dobrze mieć wsparcie w domu. O, o, i coś sobie ma znaleźć. Dobrze, coś jest. Ok. Ok. Tu muszę... O, sobie tu zadziałać. To sobie zadziałam. Tak. Tu, o ty wariacie. Wariacie ty mój. I tu zadziałam. Teraz tak. Tu sobie, no i sobie tak działamy. Dobrze. Mam teraz indukatorki. Wam budapręg chciałbym kupić. Tylko jakieś firmy, gdzie wiecie, to będzie budapryn. Ok. I tak na przykład 7 godzin. Nie, żartuj. Zaraz łapię. Zaraz łapię i będzie. Będziemy zadowoleni. Będziemy zadowoleni, kochani. To, że kilka razy gdzieś tam. To jest to, jak się ileś robiło modeli, pamiętajcie, to, że zrobiłem na przykład 100 modeli, kto powiedział, że wyjdzie mi 101 dobrze. Jest duże prawdopodobieństwo, tak? Nie skupiam się na różnych... Tutaj oczywiście. Tutaj się skupiam, a tam już mi puszcza. Ale my sobie poradzimy. Ten mi tylko trochę przeszkadza. O, tu poradzimy. Teraz już będzie dobrze. No właśnie o tym kleju mówiłem. Tutaj tamto mi przyłapało. Tu sobie zaraz wygniemy. Tu sobie zaraz wygniemy. No to kąt natarcia muszę tu poprawić. O. Zrobimy, będzie git. O, tu mi fajnie wyszło. Nie widzę białego. Te retusz też trochę za powilgoci. Dobrze, niech tam schnie. Niech nam schnie, trochę tutaj za dużo farb, kleju dam, a to dlatego, że tu muszę poprawić, tu o i o to mi chodziło, żeby tutaj mi tutaj to trzymało w środku, panie gniotku. Nie tylpony? Chyba tak. Wow, co to człowiek się nie nasłucha w dzieciństwie. Z dziećmi. Tylpony też robiłem rysunki z córką. W 3D takie przestrzenne. Ścianki. Później były jakieś tam. Może tutaj sobie podkręcić.
skleję jeszcze, bo mi tutaj uciekło. No tym bardziej jak tyle czasu klej. W środku jeszcze co tutaj? Dobra, kochani. No, 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 no. No i o. Pamiętajcie, że... O. Ja to zostawię. Nie wiem, czy dzisiaj nie będę tu. Wiecie, kochani, do późno siedział. Tylko no tutaj jeszcze podepnę sobie. Tu, bo tu wystaje, nie, nie podoba się. O. O. By było przygotowane. Tu. Tu retusz. Później możemy jak już też wziąć pędzelek i retusz zrobić. Na razie tutaj też nie docinam, bo jak to mi przeschnie, a potrzebuję trochę mi tak na mocno przeschnąć, bo będę z tym też pracował. Tak, mam teraz zrobione. Tak? Znaczy zrobimy tak. Na sucho, żebyście widzieli, o co chodzi. Nie wiem, mikrofon działa. Na sucho, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jest przód. Otworzę tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jak to tam idzie. Tu będzie. Tutaj też będzie, ale mi ich tu schnie. O. Będzie sobie taki tu samolocik japoński. W ogóle lubię kulturę japońską. Sam robię bonsaje. Okej. Okay. To jest też taki element. No dobrze, kochani, mamy skrzydła, mamy klej, który dam, żeby, mamy odpady, które mogą iść na bok. Zrobimy teraz tak, moja gąbeczka kochana, już siódma, czy się dziewiętnasta. To jest inna gąbka. Bo mam, w zależności też są różne mam. Pokażę wam na tej twardej. To jest taka twardsza. Ona się trochę będzie inaczej wginać. Pędzel. Pędzel lubię, bo on jest tu grubszy, a tu jest cienki. Teraz nadaje kąt natarcia. To jest przód. To jest, musi być przód. Dokładnie. O. No i na twardym jest tak, a jak pokażę wam na miękkim, o to mam tak, kąt natarcia, tak, tu zrobimy kąt natarcia i teraz trzeba pilnować, o, żeby nam to ładnie wyszło, to jeszcze trzeba ponacinać, jeszcze retusz zrobić. Tu też mamy taki, żeby nam wyszło. Teraz następny. To będzie kanał. Tak, dobra. O. Kąt natarcia, a nie mamy w ręk. Dobrze pamiętam? Nie ma w ręk. Nie ma. Musimy sami to sobie dokształtować. Tak? O. To mamy, więc tutaj trzeba by też, widzicie, jak tego nie zrobiłem, to nie widzę, cyk, one wtedy się inaczej ułożą, te kreseczki, najdobrze żeby były w tym samym miejscu, góra i dół, skrzydła, bo ten statecznik jest trochę jak skrzydło i teraz jak my sobie tutaj, no zobaczcie, my to sobie trochę uregulujemy, trochę mogę to na mokro zrobić, ale powiem wam, że cyk, cyk, cyk i teraz nawet jak wezmę sobie kulkę, trochę popracuję, żeby było gładko. Jakoś tam nam już wygięło się. Tu mamy taki. No i widzicie różnicę w kartonie starym
Nawet jakbym kaponem, to byłby za sztywny papier. To są stare modele, więc trzeba pamiętać o tym. O, tu retusz zrobimy. Tak samo tu muszę zrobić, nie naciąłem. O. Robię dość szybko, żebyście to widzieli. Tak to by trwało. Mudowa, no pamiętajcie, nie na czas, nie na czas. Nie na czas. Trochę sobie nabierzemy, żeby ładnie się ślizgało. Na szczęście, żeby wychodziło ładnie. O, tu mogę taką sobie tam nadać. Kulkowato, tak. Więc ćwiczcie różne metody, kochani. Jeśli bawi was to, róbcie to. Po prostu wpadasz na pomysł. Dobrze znać podstawy, to nie jest tak. To naprawdę. Ale już później można się rozwijać samemu. To nikt nie powiedział, że to jest wyłączność dla super jakiś tam. No ja sobie teraz tutaj sobie o ulżę kuleczką. Tak. Przycisnę mocniej. O. Aby tylko mi się tu ściągało. Też potrzebny jest retusz, prawda? Cyk. Mamy. O, tutaj można trochę poprawić, żeby nam fajnie schodziło. I co będzie? I tu teraz, jak ja widzę, będzie wystawać tył. Będzie wystawał tył. I w tym tyle kuchni będzie koło tylnie. I w takim przypadku, gdzieś miałem tępe ostrze, chyba tu, jak nawet, to można delikatnie naciąć. Ale to tak naprawdę. Jak żeby mi to prosto złożyło się, to ja sobie pozwolę. O. Zrobiłem delikatnie. To może nie widać przecięcia. No widać. No, to tak. Kto co lubi. Bo tak naprawdę powinno się trasować. Oczy mi bolą. Miałem gdzieś tam. No dobra. Zrobimy malutkie trasowanko. Robimy tak. Cyk. I chyba tak coś tu ma być. Trochę mi tutaj za długo. No jakoś tam zrobimy. Jakoś tam będzie. On ma iść tak. I później tak. Dobrze by tu podkleił. Tutaj sobie. O. To zrobimy, widzicie. I tutaj na przykład końcóweczki mam, kawałeczki. Dobrze by połączył, nie? To co sobie byśmy zrobili? Małe. Może taki paseczek. I co? Potrzebuję kleju. Mogę teraz? Nie. Jak zrobię to, ale nie, tutaj przykleję. Dobrze, dobrze. Wybaczcie mi, wybaczcie mi. Już środa, a dzieje się wiele. Ok, i co? Mogę sobie tu, to że sobie tu przykleję. O, i jest. To mamy jedno. Jak myślicie, można by tu zrobić? To co? Lecimy dalej, co? Nie będziemy się. Zrobimy linię prostą. Też linię prostą. Pozwolę sobie tutaj wyprostować. Co może taki? No dobrze. A wiem o co chodzi. Zrobię coś takiego. Dobra. I jeszcze sobie zrobię małe podzielonko na pół. I teraz jak chcę podzielonko, to powiedzmy zrobię tak. I teraz sobie wezmę jeszcze
złapię wzdłuż, sobie wywinę. O, coś takiego. Chodzi o to, że sobie wzmacniam łączenie. O, lubię takie coś. Patyczek. Jakbyśmy mieli. No dobra. Zrobię sobie coś takiego, kochani. O, zrobię sobie coś takiego. A teraz sobie zrobię wzmocnienie łączenia. Sobie wymyśliłem, że sobie tutaj robimy i teraz wyjdę sobie nie na samej krawędzi, tylko sobie przycisnę. Wezmę sobie linijeczkę. Linijeczką sobie docisnę i będę widział, gdzie mi tam się łamie. O! Oj, toj, toj, toj. Widzicie? To mi się przykleiło. Ale my sobie poradzimy. Przecież jesteśmy modelarzami. A jak się zepsuje model? To się zrobi nowy. Ok. Tak. No i widzicie. I teraz jak ja sobie tu dojadę. O, i sobie tutaj złączę. Klejem. Odjechałem trochę za od tej krawędzi. To wygląda trochę za mało. No ale introligatorski robi swoje. I teraz tutaj mam czarny. Dobrze jest, będzie trzymać. Bo będziemy mieli kąt natarcia. W ten sposób. O, teraz możemy tu po kawałeczku sobie zrobić. I tak naprawdę możemy tutaj sobie zrobić. To co? Bierzemy sobie, powiedzmy, ile tam mamy? 4,5, niech będzie 4,5 cm. Zrobię sobie szersz. Chociaż mogę jeszcze naciąć sobie od razu, bo będzie mi łatwiej. Naciąłem sobie. A tu już sobie tnę. Jest. Dobra. Jeśli już sobie zaznaczyłem, sobie będę mógł przełamać. Biorę sobie, jak tam mam, tu mam dłuższą, tu mam przełamanie, muszę sobie znaleźć. Można to linijką robić, ale powiem wam, przy takich małych i w tym przypadku mogę sobie pozwolić na to, wyginanie, bo to nie jest wersja, jak to mówią, zewnętrzna. Dobrze, teraz za długie. Jak mam za długie, to sobie wezmę i powiedzmy tu. Zrobię sobie cyk. Dobrze. Trochę se kleju. Lubię świeżym robić niż takim, bo się zawsze obawiam. A było kiedyś tak z budaprenem, jak zimą się kleiło. To było ciepło w pokoju. To on po prostu robił się elastyczny. Dobra. Sobie zrobię tak. Ile tam odejść? No jak tam grubość jakaś jest. Zobaczmy. Dobra. Odejdę tyle, nie? Ok. Będę sobie to. Cyk. Dobra. Wersja dolna doklejona. Mamy tak, potrzebuję jeszcze tą stronę. Może wezmę tu. Nożyk. I tutaj sobie. Cyk. Jak myślicie, wersja górna, powiedzmy, dotąd jest. Cyk. Cyk. I tak możecie się bawić, ponieważ projekt ogólnie mamy, można waloryzować sobie, więc dokładamy swoje jakieś rzeczy, nawet tych w modelach kartonowych.
Ogólnie możemy sobie wybrać zasadę budowy swoją. Taką, że budujemy, ale malujemy. Tak, żeby mamy konstrukcję i w ogóle wszystko podane, gdzie, co, jak, ale malujemy. Możemy starać się, żeby to było bardziej jak kiedyś karton i polakierowany przezroczystym lakierem matowym lub błyszczącym. Kiedyś był tylko błyszczący. Chyba, bo nie, trudno było matowy znaleźć, ale myślę, że pewnie też był matowy. Dobra. Wow, poleciałem po całości, a to za do... niedobrze, bo będzie mi się karton wyginał. Nasiąknie i się będzie wyginał. Dobra. Dobrze. Ok. Mamy przygotowane elementy. Skrzydło, skrzydło, tamto schnie. To schnie. To schnie, to schnie. Myślę, że czas przerwać, żeby naładować telefony, a że są stare, bo to potrzebują, więc wyschnie nam. No i już będziemy montować w całość. Więc zapraszam za chwilę. Dziękuję.